1940 roku za kołem polarnym rozegrało się dramatyczne starcie Zjednoczonych Sił Alianckich przeciwko wojskowej elicie nazistowskich Niemiec. Bitwa ta mogła zakończyć całą II wojnę światową i ocalić miliony istnień, a kluczową rolę odegrała w niej polska brygada. Przestarzałe podręczniki z epoki PRL-u wspominają o samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich jako o brygadzie górskiej jedynie z nazwy, ze względu na jej braki w sprzęcie i w wyszkoleniu. Przedstawiają jej kadrę dowódczą jako niekompetentną, samą bitwę o Narwik jako nikomu niepotrzebne zwycięstwo. Tomasz Turzyński, ekspert Fundacji Vita Memoriae, przez wiele lat gromadząc i analizując związane z tym tematem artefakty, dochodzi jednak do innych wniosków. Jaka jest więc prawda? Jednym z bliżej badanych przeze mnie tematów jest historia samodzielnej brygady strzelców podhalańskich i jej wkład w bitwę o Narwik. Przez niemal 5 dekad PRL-u jednostka ta obrosła wieloma mitami, a polscy historycy, w tym znani profesorowie, po dziś dzień powtarzają na jej temat fałszywe opinie. Nielicznie zachowane pamiątki w domowych archiwach, w antykwariatach, na wysypiskach czy w głębokiej ziemi zdają się jednak ukazywać inną wersję wydarzeń. Postaram się zatem zebrać te okruchy historii, zabezpieczyć je, przeanalizować i przedstawić ich opowieść. Będę głosem tych artefaktów. Po upadku Polski we wrześniu 1939 roku i ewakuacji rządu władze RP na uchodźstwie pogrążyły się w kryzysie. Wszyscy członkowie przedwojennego rządu byli internowani w Rumunii. Polska polityka spoczęła w rękach dwóch ambasadorów znajdujących się w sojuszniczych krajach. Edwarda Raczyńskiego w Londynie i Juliana Łukasiewicza w Paryżu. To oni doprowadzili do końca proces przekazywania władzy. Internowany prezydent Mościcki 30 września mianował swoim następcą przebywającego w Paryżu Władysława Raczkiewicza, który to z kolei planował przekazać ten urząd generałowi Sosnkowskiemu. Wszyscy ci politycy związani byli blisko z obozem sanacji, uznawanym za winny klęsce wrześniowej. To spowodowało, iż pod ogniem krytyki prezydent Raczkiewicz powołał na premiera rządu oraz naczelnego wodza pochodzącego z opozycyjnego środowiska Frontu Morges generała Władysława Sikorskiego. Sikorski, pełniący teraz funkcję głównodowodzącego polskich sił zbrojnych oraz de facto najważniejszej osoby w rządzie, rozpoczął odtwarzanie Wojska Polskiego we Francji. Jądro Wojska Polskiego we Francji stanowiło 70 tysięcy wojskowych, którzy przedostali się tam przez Rumunię i Węgry. Odtworzony we Francji rząd polski uzyskał kredyty wojenne od Francuzów oraz długo odwlekaną pożyczkę od rządu brytyjskiego. Wywiezienie z kraju prawie 60 ton złota z polskiej rezerwy finansowej znacznie ułatwiło ten proces. Tymczasem alianci zachodni pogrążyli się w bezczynności. Był to okres, który nazywano potem Drôle de Guerre, dziwną wojną. Brytyjczycy, którzy dysponowali skromnymi siłami lądowymi, dążyli do klęski Niemiec poprzez ustanowienie blokady morskiej, pozostawiając operacje lądowe na barkach Francuzów. Francuzi, pamiętający ogromne straty w ludziach poniesione podczas Wielkiej Wojny oraz zdemoralizowani antywojenną propagandą zdelegalizowanej teraz francuskiej partii komunistycznej, nie palili się do ofensywy. Szansa na szybkie pokonanie Niemiec przez uderzenie połączonych sił francusko-brytyjskich z zachodu, która pojawiła się we wrześniu 1939 roku, gdy III Rzesza była uwikłana w działania w Polsce, pozostała niewykorzystana. Teraz wojska lądowe obu stron stały bezczynnie naprzeciwko siebie. Francuzi na linii Maginota, Niemcy na linii Zygfryda. Na lądzie i w powietrzu panowała cisza. Tylko marynarki wojenne obu stron na Morzu Północnym toczyły prawdziwą wojnę. Niemiecka machina wojenna potrzebowała przede wszystkim dwóch rzeczy – ropy naftowej, którą pozyskiwano z Rumunii, oraz rudy żelaza, sprowadzanej z neutralnej Szwecji, szlakiem morskim przez norweski port w Narwiku. W takich okolicznościach odradzało się Wojsko Polskie we Francji. Pod kierownictwem sztabu naczelnego wodza oraz specjalnie przydzielonej francuskiej misji wojskowej do rozrzuconych we Francji ośrodków zaczęli napływać ochotnicy z Francji oraz Belgii.
Po nich z obozów internowania na Węgrzech i w Rumunii dołączali polscy żołnierze wrześniowi. Rozpoczęto przewidziany w umowach masowy werbunek wśród polskich imigrantów. Polski sztab planował stworzenie 160-tysięcznej armii złożonej z 6 wielkich jednostek. Ostatecznie jednak osiągnięto tylko nieco ponad połowę tego stanu. Starczyło to na sformowanie zaledwie 2 dywizji. Głównym ośrodkiem formowania był obóz Camp de Coquedan, przez żołnierzy nazywany żartobliwie Koczkodanem. Obóz okazał się szybko zbyt ciasny, więc część oddziałów rozlokowano po okolicznych wsiach i miejscowościach. Żołnierze kwaterowali na strychach, w szopach, stajniach i garażach, co w warunkach ostrej zimy, przy braku ciepłego umundurowania, stanowiło podstawowy problem. Początkowo brakowało wszystkiego – mundurów, sprzętu, wyposażenia, a nawet lekarstw. Wkrótce wydano żołnierzom ich pierwsze mundury i płaszcze. Były to stare mundury w kolorze niebieskim, określanym jako Blue de Horizon, pamiętające jeszcze czasy I wojny światowej. Skwitowano to ogólnym niezadowoleniem, co często przewija się w pamiętnikach i wspomnieniach z tamtego okresu. Szczególne rozbawienie wśród polskich żołnierzy wzbudzały nakrycia głowy, obszerne ciemnogranatowe berety oraz francuskie kepi z czarnym otokiem i czerwonym wierzchem. Alianci nie interesowali się w tym czasie losem Polaków. Sztab naczelnego wodza był pomijany przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Doświadczenia polskich dowódców, wyniesione z kampanii wrześniowej, ignorowane. Nie realizowano szkolenia polskich żołnierzy i nie formowano z nich realnych jednostek bojowych. Pod koniec 1939 roku Związek Radziecki atakuje Finlandię i zostaje wykluczony z Ligi Narodów. Udzielenie pomocy Finlandii staje się dobrym pretekstem dla aliantów do wysłania sił ekspedycyjnych do Skandynawii i tym samym odcięcia Niemiec od życiodajnych dostaw rudy żelaza. Francuzi postanowili wykorzystać w tym celu Polaków, będących już de facto w stanie wojny z Sowietami. I oto nagle znalazło się dla nich uzbrojenie i wyposażenie. Przystąpiono do formowania eskadry lotniczej oraz samodzielnej brygady, które miały być wysłane na pomoc Finlandii. W ten sposób w lutym 1940 roku, choć nieplanowana, jako pierwsza powstaje we Francji samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Utworzono ją z batalionów wydzielonych ze składu tworzących się już 2 dywizji. Struktura organizacyjna była wzorowana na francuskich brygadach wysokogórskich. Dowódcą brygady został pułkownik Zygmunt Bohusz Szyszko, posiadający doświadczenie bojowe z kampanii wrześniowej. Podobnie kadrę brygady obsadzono oficerami zawodowymi z Polski. Większość kadry podoficerskiej oraz szeregowców stanowili poborowi z Francji. W tamtym czasie nikt jeszcze nie wiedział, że wkrótce brygada wyruszy za koło podbiegunowe, by walczyć o Narwik. Pamiątki związane z bitwą o Narwik należą do najrzadziej spotykanych. Jednym z miejsc, w których nadal można je znaleźć, są zagraniczne antykwariaty internetowe. Od nich właśnie zacząłem poszukiwania materiałów do badań nad samodzielną brygadą strzelców podhalańskich. Na stronie internetowej jednego ze znanych brytyjskich antykwariatów moją uwagę przykuł pewien szkicownik. Wyglądał autentycznie, a cena była niewygórowana. Postanowiłem zatem go nabyć. A oto i pierwszy obiekt. Szkicownik Janosiki spod Narwiku w karykaturze Antoniego Wasilewskiego, kaprala czasu wojny. Szkocja, sierpień 1940. Już na pierwszy rzut oka widać, iż mamy do czynienia z reprodukcją, a nie oryginalną pracą. Strony są pożółkłe, zszywki skorodowane i dawno puściły. Przez środek przebiega zagniecenie, wskazujące na to, że dokument przez długi okres czasu był przechowywany złożony. Wszystko to sprawia wrażenie, iż mamy do czynienia z oryginalnym obiektem z epoki. Praca zawiera 16 ponumerowanych stron. Przedstawiają one rysunki oficerów samodzielnej brygady strzelców podhalańskich z okresu bitwy o Narwik, przedstawione tu przez autora w krzywym zwierciadle, jako karykatury. Wygląda, jakby brakowało ostatniej strony. Antoni Wasilewski to znany karykaturzysta i grafik krakowski, urodzony w 1905 roku. Debiutował we Lwowie w 1923, a więc krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Portretował w karykaturze m.in. samego marszałka Piłsudskiego, co spowodowało oburzenie ówczesnych władz. Po wybuchu wojny zbiegł do Szkocji, gdzie był aktywnym animatorem życia kulturalnego emigracji. Swoje wspomnienia opisał w książkach Refu Dziady i W szkocką kratę. W 1957 roku po odwilży wraca do Polski. Związany z Dziennikiem Polskim i Radiem Kraków, umiera w 1975 roku. Jedyną wzmiankę o samym artefakcie
odnalazłem w roczniku bibliograficznym Tadeusza Sawickiego z 1942 roku. Jest on tam wymieniony jako pozycja numer 534. Według Sawickiego wydrukowano go na powielaczu w Douglas w Szkocji w sierpniu 1940 roku w ilości 120 egzemplarzy. Oryginalnie posiada 16 stron i przedstawia 25 karykatur, głównie oficerów, biorących udział w kampanii norweskiej. Zatem pomimo braku ostatniej kartki, posiadam egzemplarz z kompletem rysunków. Co więcej, opatrzony on jest podpisem właściciela. Stan obiektu jest średni. Papier jest pożółkły i poplamiony, ale nie widać na nim śladu grzyba. To dobrze, bo nie chciałbym wpuścić do mojej kolekcji zagrzybionego przedmiotu. Wówczas pleśń lub grzyb mogłyby przenieść się na inne eksponaty. Mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne i poddać obiekt profesjonalnej dezynfekcji. Na razie zostanie umieszczony w specjalnej teczce antykwasowej z certyfikatem ISO 9706. Kierujemy się do Cytadeli Warszawskiej, gdzie ekspert do spraw konserwacji obiektów papierowych z Muzeum Niepodległości dokona profesjonalnej oceny naszego artefaktu. Cześć, jestem Sylwia Popławska, jestem konserwatorem zabytków na podłożu papierowym. Pracuję w Muzeum Niepodległości, gdzie zajmuję się przechowywanymi tutaj muzealiami. Jestem też wykładowcą na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki. Z badań źródłowych udało nam się ustalić, że obiekt powstał w Douglas w Szkocji w 1940 roku, najprawdopodobniej na powielaczu. A co ty, Sylwia, myślisz na ten temat? Jest to druk na papierze maszynowym, druk na podstawie rysunków odręcznych wykonanych przez artystę. Czy powstał na powielaczu? Trudno powiedzieć. Na pewno jest to druk maszynowy, który w powiększeniu widać, że jest zbudowany z kropek, tak zwany raster. Tego rodzaju wzór powstaje albo przy druku offsetowym, no, albo może też przy sitodruku. No, na pewno była to użyta technika do wydruku większej ilości egzemplarzy. I tak, tutaj też w prześwicie widać na kartach znak wodny, który mówi nam o historii papieru, w jakiej papierni on powstał. To jest tak zwany papier maszynowy, który do dzisiaj jest produkowany od połowy mniej więcej XIX wieku i jest on wykonany ze zmielonych włókien drzewnych. To jest rodzaj papieru, który ulega samodestrukcji. Ogólnie sam obiekt jest w dobrym stanie, moim zdaniem, biorąc pod uwagę rodzaj materiałów, z jakich jest wykonany i czas, kiedy powstał. Jest trochę zakurzony, pognieciony, ma drobne przedarcia na krawędziach, zagięcia narożników, miejscami są zanieczyszczenia od palców, ale to nie są rzeczy, których by się nie dało usunąć w trakcie konserwacji. Takim największym problemem, jaki tu widzę, to jest rodzaj szycia, które zostało wykonane z użyciem metalowych skrzywek, no, które ulegają korozji, przez co rdza wchodzi w strukturę papieru i te elementy po prostu z upływem czasu mogą wypaść z papieru, po prostu razem z tymi skrzywkami powstaną w tych miejscach ubytki, więc warto byłoby ten rodzaj szycia zamienić na coś innego, na przykład na nić bawełnianą. A więc mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że artefakt jest na pewno oryginalny, zła taka, że degraduje. W jaki sposób zatem powinniśmy go zabezpieczyć? Zabytkowe obiekty papierowe przechowywamy w materiałach bezkwasowych. I tutaj mam taką obwolutkę, która jest dopasowana formatem do tego obiektu. I w tego rodzaju obwolucie możemy przechowywać właśnie wszelkiego rodzaju obiekty zabytkowe na podłożu papierowym. No i może być dodatkowo jeszcze umieszczony w takim pudełku.
aby zachować stałe, stabilne warunki w miejscu przechowywania. Można też tutaj umieścić takie woreczki z żelem silikatowym, które pozwalają na kontrolę wilgotności w miejscu przechowywania. Używamy sprzętów, które pozwalają nam utrzymać stabilne warunki klimatyczne, czyli klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze powietrza, które no, w razie potrzeby można włączać albo wyłączać. No, też warto mieć jakieś urządzenie pomiarowe do kontroli tych warunków. Opuszczamy już 10. pawilon Cytadeli Warszawskiej, gdzie ekspertka z Muzeum Niepodległości potwierdziła autentyczność naszego artefaktu. Jestem mega zadowolony i zmotywowany do dalszych poszukiwań. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, kim był właściciel artefaktu, tajemniczy porucznik Walter. W internecie wyszukałem artykuł o samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich. I tu moje pierwsze rozczarowanie. Brak porucznika Waltera na liście obsady personalnej. Można było się tego spodziewać, gdyż lista jest ewidentnie okrojona. Być może nawet błędna. No cóż, to byłoby zbyt łatwe. Nie poddając się, kontynuowałem poszukiwania w mojej domowej biblioteczce. Sięgnąłem najpierw po opracowanie Tadeusza Paneckiego, pod tytułem Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Przejrzałem spis obsady personalnej z końca książki i bingo. Poszukiwany przeze mnie porucznik wymieniony jest na liście jako dowódca plutonu sapersko-pionierskiego w kompanii sztabowej. Z tą informacją wracam do poszukiwań w internecie i o dziwo znajduję tam artykuł pod hasłem Jan Walter Cichociemny. Terminem cichociemni określano żołnierzy polskich szkolonych do zadań specjalnych i przerzucanych drogą lotniczą do okupowanego kraju. Czyżby nasz porucznik, poza tym, że walczył pod Narwikiem, był także jednym z 316 spadochroniarzy, którzy stali się elitą AK? Widzę baretkę Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari i już wiem, że otwierają się przede mną karty wyjątkowej historii. Jan Wojciech Walter, Welian Bożykowski, pseudonim Cyrkiel. Urodził się w rodzinie konduktora kolejowego z Kielc, mając zaledwie 16 lat. Jako harcerz wstępuje do pogotowia wojennego. Walczy w wojnie polsko-bolszewickiej, jako ochotnik przydzielony do 4. Pułku Piechoty Legionów. Po wojnie zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tytuł inżyniera uzyskuje w 1927 roku. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku zastaje go w Warszawie, gdzie służy w oddziale 2 Sztabu Naczelnego Wodza jako instruktor szkolenia saperskiego dla dywersji pozafrontowej. W obliczu radzieckiej agresji 18 września przekracza wraz z Wojskiem Polskim granicę polsko-rumuńską i zostaje internowany. Ucieka stamtąd 30 listopada 1939 roku, a 5 grudnia dociera do Francji. Zostaje skierowany do Centrum Wyszkolenia Saperów w Wersalu. W marcu 1940 roku przydzielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich bierze udział w bitwie o Narwik, na stanowisku dowódcy plutonu pionierów w kompanii sztabowej w 2. Półbrygadzie. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku przedostaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie przechodzi pod dowództwo brytyjskie. Tam zostaje skierowany do 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich na stanowisko 2. Adiutanta Batalionu, a następnie dowódcy plutonu saperów. Zgłasza się do służby w kraju. Po przeszkoleniu w zakresie wywiadu zostaje zaprzysiężony 15 grudnia 1943 roku w oddziale 6 Sztabu Naczelnego Wodza i przeniesiony do głównej bazy przerzutowej w Brindisi we Włoszech. W nocy z 4 na 5 maja 1944 roku w ramach operacji lotniczej Weller 26 wraz z 5 innymi cichociemnymi wchodzi na pokład samolotu Liberator numer BZ-965S z 1586 Eskadry Polskich Sił Powietrznych. Startują z lotniska Campo Casale niedaleko Brindisi i kierują się nad okupowaną Polskę. Skacze na spadochronie w okolicach miejscowości Wola Gałęzowska na Lubelszczyźnie. Odbiera go placówka odbiorcza AK Szczur. W okupowanej Polsce otrzymuje przydział na stanowisko szefa służb saperskich oddziału 3. Operacyjnego Komendy Okręgu Lublin AK. Po wkroczeniu Sowietów pozostaje w konspiracji. 20 października 1945 roku zostaje przypadkowo aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Przez miesiąc więziony na Zamku Lubelskim. W listopadzie 1945 roku wywieziony w głąb ZSRR. Przebywa w łagrach w obwodzie nowogrodzkim i w okolicach Swierdłowska.
Pod koniec 1947 roku wraca do Polski, przybywa do Warszawy, gdzie mieszka do końca życia. To niesamowite, jaką historię może skrywać tak niepozorny omiel. Wiemy już, że porucznik Walter brał czynny udział w bitwie o Narwik, kierując działaniami saperów w drugiej półbrygadzie. Teraz spróbuję dowiedzieć się coś więcej na temat samych karykatur. Kogo przedstawiają? Przegląd materiału ikonograficznego i zestawienie z nim portretów nie dało znaczących rezultatów. Ze względu na to, iż mamy do czynienia z karykaturami, wizerunki osób przedstawione są w sposób zdeformowany. Przełom nastąpił dopiero po konsultacjach na specjalistycznej grupie na portalu społecznościowym. Otóż pojawił się kolekcjoner posiadający drugi egzemplarz i uwaga, z podpisami niemal pod każdą z karykatur. To pozwala nam zidentyfikować prawie wszystkie przedstawione tam osoby. Doktor Zielińska, znana pod pseudonimem Ciotka Bandziuchowa, od postaci z przedwojennej komedii radiowej Wesoła Lwowska Fala. Po bitwie o Narwik przebywała w Szkocji, skąd wyjechała do Ugandy. W wiosce Masindi współorganizowała obóz dla polskich sierot, ewakuowanych z ZSRR wraz z armią Andersa. Kapitan broni pancernej Zdzisław Krzemiński, dowódca kompanii samochodowej, podpisany jako wielki szef samochodowy od kolumny bez samochodów. Nawiązuje to do faktu, iż brygada nie otrzymała obiecanej ilości pojazdów. Podporucznik rezerwy magister farmacji Władysław Masibrocki, dowódca plutonu sanitarnego, zwany tu pigularzem, wypełniał z poświęceniem swoje zadania, ratując rannych pomimo całkowitego braku ambulansów. Na żadnej z karykatur Wasilewski nie umieścił dowódcy podhalańczyków, generała Zygmunta Bohusza Szyszko. W okresie powstawania rysunków toczyła się przeciwko niemu sprawa o zmarnowanie brygady. Pomimo oczyszczenia z zarzutów, z pewnością był to dla niego ciężki czas. Z zebranych informacji wyłonił się obraz kadry oficerskiej samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Elitarnych, kompetentnych dowódców, prawdziwych patriotów, takich jak porucznik Walter. Z pewnością zasłużyli oni na najwyższy szacunek i upamiętnienie.